Emocje sportowe opadają razem z nami. Karol Twardowski po zakończonym pojedynku. Remisujemy po arcyciężkim pojedynku. Karol, czym nas zaskoczył dzisiaj GKS Katowice? Myślę, że no spodziewaliśmy się tego, że to jest bardzo dobra drużyna z bardzo dobrymi zawodnikami. Myślę, że niczym nas nie zaskoczył. Po prostu oni są dobrą drużyną. Zagrali, moim zdaniem, bardzo dobrą pierwszą połowę. Na szczęście udało nam się w drugiej połowie odrobić straty. Mamy remis. O tej pierwszej chcemy absolutnie zapomnieć, bo była faktycznie zła, była nie taka, jakiej chcieliśmy. Natomiast w drugiej totalne przeistoczenie, wpuścili się nas na taki totalny roller coaster. Myślę, że tak, poszło parę zmian. Chcieliśmy doprowadzić do remisu, chcieliśmy wygrać na pewno, doprowadziliśmy do remisu i cieszymy się z tego ważnego jednego punktu, bo wiadomo, w tej lidze trzeba się cieszyć z każdego punktu. Najlepiej punktować za trzy, ale szanujemy ten jeden punkt. W doliczonym czasie gry wyrywamy ten jeden punkt gospodarzom, a było bardzo blisko, żeby wywieźć stąd komplet. Spojenie słupka i poprzeczki i bylibyśmy całkowicie szczęśliwi. Tak, no, pod koniec nacieraliśmy bardzo mocno na rywala. Udało nam się strzelić bramkę na 2-2, no i zabrakło dosłownie centymetrów, milimetrów, można powiedzieć, do tej bramki. No i szkoda po prostu, szkoda, ale cieszymy się, tak jak już mówiłem wcześniej, szanujemy ten punkt. Kibice skandują o resowiackim charakterze i to jest absolutna prawda, ale proszą też o to, żeby za tydzień było tylko i wyłącznie zwycięstwo. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, na pewno resowiackiego charakteru nie zabraknie i myślę, że w żadnym meczu tego nie zabraknie. Będziemy to pokazywać meczu na mecz i oby tylko 3 punkty. Drodzy Państwo, Karol Twardowski, człowiek, który w tym meczu zaliczył asystę. Dziękuję bardzo. Wraz ze mną Maksymilian Hebel. Max, to była bardzo ciężka inauguracja tego sezonu. No tak, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Przyjechaliśmy na ciężki teren. Każdy wie, że na Katowicach zawsze ciężko się gra. Bardzo dobra atmosfera, kibice niosą zawodników. Zawodnicy też dobrze piłkarsko wyglądali, ale na szczęście my też bardzo dobrze byliśmy przygotowani do tego meczu, co było widać, że w końcu udało nam się wyrównać. Pierwsze 45 minut bardzo trudne dla nas. Czuć było, że rywal naciska, rywal dominuje na boisku. Jednak później gdzieś te głowy podniesione do góry zawodników Resowi. No i właśnie to wyrównanie, a w końcówce jeszcze szansa na zdobycie bramki na zwycięstwo. No tak, w drugiej połowie jakoś to ruszyło, tak spięliśmy się bardziej i poczuliśmy po tym chyba rzucie karnym, że nieuznanym, że możemy tutaj coś działać i to nas tak natchnęło wszystkich. Staliśmy się mocną drużyną i cały czas naciskaliśmy do przodu, co dało nam 2 bramki. Niektórzy mówią, że byłby to już przesyt szczęścia dla Resowi, gdyby ta bramka na 3-2 wpadła, ale no właśnie, kwestia tych niewykorzystanych sytuacji, które wcześniej miała Gieksa i ta stara dewiza, niewykorzystane sytuacje, które się mszczą. No tak, te Katowice miały 2-3 kontry takie, które powinni lepiej rozegrać. Na nasze szczęście nie udało im się to, a my wtedy poczuliśmy no naprawdę, że skoro im nie wychodzi, no to my musimy się spiąć i no i co dało nam w 90 minucie 1 punkt na wyjeździe cenny. Kibice, którzy przyjechali do Katowic, domagają się, ażeby za tydzień w Rzeszowie odnieść zwycięstwo i myślę, że jest to plan absolutnie do wykonania. No tak, wiadomo, pierwszy mecz u siebie w sezonie, myślę, że duża frekwencja będzie i postaramy się nie zawieść naszych kibiców. Maksymilian Hebel, dzięki serdeczne. Thank you.